Cześć, nazywam się Ola Korczyńska, jestem dyrektorem marketingu w GetResponse i dzisiaj będę chciała z Wami porozmawiać chwilę o marketing automation, a tak naprawdę przedstawić Wam 5 pewnych skutecznych i także nieszablonowych sposobów na to, w jaki sposób podnieść konwersję do zakupu w Waszym sklepie, czyli w jaki sposób spowodować, żeby Wasi klienci kupowali częściej i więcej. Zacznijmy od takich może bardziej szablonowych sposobów, czyli skupmy się na tym, żeby odzyskiwać zawsze te utracone koszyki. I jak zastanowimy się, jaka jest skala tak naprawdę utraconych koszyków w sklepach globalnie, okazuje się, że prawie 70% użytkowników opuszcza koszyk w Waszych sklepach. Jeśli zobaczymy sobie na dane związane z ruchem mobilnym, okazuje się, że ta statystyka jest nawet wyższa, czyli prawie 86% użytkowników opuszcza koszyk, korzystając z telefonu bądź też aplikacji mobilnych. I jeśli przełożymy te liczby na całkowity rynek tak naprawdę e-commerce'u w Polsce, na świecie, w krajach Unii Europejskiej, gdzie wielkość tego rynku rocznie wynosi około 740 miliardów dolarów, okazuje się, że gdybyśmy o niecałe 20% zoptymalizowali sam proces checkoutu, to dodatkowo dla tego rynku, dla Waszych sklepów e-commerce'owych, przyniosłoby to dodatkowy obrót w wysokości około 260 miliardów dolarów. Czyli potencjał jest tak naprawdę olbrzymi. I pytanie brzmi, dlaczego tak naprawdę ludzie opuszczają te koszyki? Żeby móc cokolwiek optymalizować, musimy najpierw znać powód danego zachowania naszych użytkowników na stronie. I Bajmart przeprowadził takie badanie w ostatnim czasie, analizując, jakie są główne powody opuszczania koszyków przez naszych użytkowników. I okazuje się, że jednym z najważniejszych powodów, pierwszym, jest to, że użytkownicy nie spodziewają się dodatkowych kosztów, takich jak opłata na przykład za dostawę. Co więcej, inne badania nawet pokazują, że aż 73% użytkowników Waszych sklepów oczekuje, że dostawa będzie darmowa. Jak zobaczymy sobie na sam finalny proces checkoutu, gdzie użytkownik ma tylko kliknąć ten button kup teraz, potwierdź tą płatność, okazuje się, że jest ten powód tak naprawdę jest jeszcze bardziej istotny. Drugim powodem są tak naprawdę procesy. Jest to, że użytkowników zmuszamy w jakiś sposób, trudnym, skomplikowanym procesem, do na przykład założenia konta. Tutaj też pytanie brzmi, czy pozwalacie Waszym użytkownikom na dokonanie takiego zakupu bez konieczności zakładania konta, czyli czy możliwe jest dokonanie u Was zakupu jako gość. Idąc dalej, te powody także są związane z optymalizacją techniczną strony, która jest o tyle kluczowa, że aż prawie 60% Waszych użytkowników opuści Waszą stronę, jeśli będzie ona się ładowała dłużej niż 3 sekundy i ponad 80% nigdy już do Was nie wróci. Jeśli rozmawiamy także o Waszych stronach internetowych i powodach opuszczania tych koszyków, kluczowe jest także zaufanie. I mówiąc o zaufaniu, bardzo ważne są oczywiście recenzje, po które użytkownik sięga. Ponad 80% użytkowników w Stanach, w Polsce, w krajach Unii Europejskiej sprawdza recenzje Waszego sklepu, sprawdza oceny, sprawdza i różne inne wzmianki tak naprawdę w internecie na temat Waszego sklepu, zanim dokona tego finalnego zakupu. Więc upewnijcie się, że jeśli będzie szukał Waszych recenzji Waszego sklepu, to że je tam znajdzie. I pytanie brzmi w takim razie, w jaki sposób odzyskać te utracone koszyki, bo wiemy już, że problem jest bardzo duży. Wiemy, że część procesów możemy zoptymalizować poprzez dobry UX, poprzez optymalizację strony, natomiast nadal spory procent tych użytkowników będzie je opuszczał, będzie wychodził z Waszej strony. I takim pierwszym moim zaleceniem jest to, żeby nie dopuścić do tego, że ten użytkownik wyjdzie z Waszej strony, czyli na przykład zainstalować pop-upy, tak zwane exit intent pop-upy, które wyświetlają się w momencie, kiedy użytkownik zmierza myszką do zamknięcia przeglądarki, bądź też do zamknięcia aplikacji mobilnej, bądź do zamknięcia karty w przeglądarce. I oczywiście możecie go skłonić dodatkową zniżką, natomiast to, co ja bym sugerowała na tym etapie, to bardziej tak naprawdę skupienie się na tym, żeby uzyskać e-mail do takiego użytkownika, po to, żeby później móc go dalej targetować. Oczywiście, jeśli tego e-maila nie macie, macie ciasteczka, które pozwalają na targetowanie i remarketing takiego użytkownika przy pomocy reklam displayowych. I badania także wskazują, że tak naprawdę 10-krotnie łatwiejsze jest dotarcie do takiego użytkownika, że CTR-y są 10-krotnie wyższe reklam displayowych, jeśli targetujecie użytkowników, którzy już u Was na stronie byli, względem ogólnej grupy nowych użytkowników, do których staracie się dotrzeć. Więc najpierw
wykorzystajcie tak naprawdę, najpierw wykorzystajcie ten ruch, który tracicie, zanim pomyślicie o pozyskiwaniu całkowicie nowych użytkowników. I po trzecie, tak naprawdę bardzo skuteczny sposób, czyli ustawienie automatyzacji mailowych, które wysyłają kampanie mailowe właśnie z tym produktem, który użytkownik w tym sklepie pozostawił. I moją sugestią tutaj będzie nie tyle wysłanie jednego maila z takim produktem, który przypomina użytkownikowi o jego koszyku, ale tak naprawdę postawienie na całą serię takiej komunikacji, która się na przykład składa z e-maila ogólnego, z takiego e-maila z timerem, który mówi, że te produkty zostaną usunięte z koszyka w przeciągu najbliższych 30 minut, w przeciągu najbliższych 20 godzin, kończąc na e-mailu takim finalnym ze zniżką. Czyli zwiększcie sobie szansę na to, że na któryś z tych triggerów użytkownik faktycznie zareaguje. Rada numer dwa. Wynagradzajcie lojalnych klientów. Badania także wskazują na to, że 5 razy łatwiej jest sprzedać produkt staremu klientowi niż nowemu. I w jaki sposób tak naprawdę to robić regularnie, w jaki sposób zautomatyzować te procesy? Powinniście świętować urodziny takiego klienta, natomiast jeśli nie macie jego daty urodzenia, możecie świętować imieniny takiego klienta. Możecie także świętować rocznicę, jaką wasz sklep przebył tak naprawdę z tym klientem od momentu pierwszej rejestracji czy pierwszego zakupu. Możecie świętować różnego rodzaju milestone'y, które ten klient osiągnął poprzez wskoczenie na konkretny poziom, powiedzmy poziom, który macie w swoim sklepie, czy też dokonując 5. czy 10. zakupu w waszym sklepie. I przede wszystkim powinniście skupiać się na odzyskiwaniu tych uśpionych klientów. I jeśli rozmawiamy sobie tak naprawdę o odzyskiwaniu tych uśpionych klientów, powinniśmy porozmawiać sobie o pojęciu segmentacji. Kluczem segmentacji jest to, żeby zamiast tak naprawdę targetować i wysyłać komunikację do całej bazy naszych klientów, powinniśmy ją podzielić na konkretne segmenty, wykorzystując do tego pewnego rodzaju kluczowe wskaźniki. No i takim przykładem może być wykorzystanie 2 wskaźników, takich jak wartość klienta w czasie, czyli suma koszyków zakupowych z jednej strony, a z drugiej strony częstotliwość zakupów i data ostatniego zakupu. Dzięki temu stworzycie 4 różne segmenty klientów, do których będziecie mogli efektywnie wysyłać 4 różne komunikaty, bo każdy z tych segmentów potrzebuje trochę innego komunikatu. Osoby, które bardzo dawno tak naprawdę nie kupowały, potencjalnie będą potrzebowały większej zachęty, czy na przykład w postaci zniżki, do tego, żeby do waszego sklepu wrócić. Natomiast osoby, które potencjalnie ostatni zakup wykonały niedawno, być może potrzebują tylko przypomnienia o nowej ofercie produktowej, czy też o nowych okazjach. Tak więc przy odpowiedniej segmentacji będziecie mogli spersonalizować przekaz, będziecie mogli spersonalizować call to action, czyli ten cel, czyli baton, który umieszczacie w komunikacji, jak i także częstotliwość komunikacji po to, żeby zmaksymalizować konwersję waszych działań. Po trzecie, pomyślcie o powtarzalności w waszym sklepie. Powtarzalność jest tak naprawdę jednym z kluczowych wskaźników, powtarzalność zakupów, jednym z kluczowych wskaźników w biznesach e-commerce'owych. I taką moją radą jest także pomyślenie o rekurencji, o wprowadzeniu rekurencji w waszym sklepie. I z czym tak naprawdę rekurencja się je? Musicie zadać sobie pytanie, jaka jest optymalna częstotliwość zakupów twoich produktów. Tutaj mamy przykład soczewek kontaktowych, gdzie optymalna częstotliwość wynosi 1 miesiąc, w związku z czym możemy także zautomatyzować kampanie przypominające temu konkretnemu segmentowi klientów, którzy kupuje te produkty, o tym, że najwyższy czas zakupić je ponownie. I możemy tutaj myśleć o golarkach, o filtrach do kawy, o winie także. Tutaj częstotliwość może być różna w zależności od segmentu klientów. I jeśli faktycznie wprowadzimy tą automatyzację przypominającą klientom o tym, że najwyższy czas zaopatrzyć się znowuż w ten produkt, być może powinniście pójść krok dalej i postawić na subskrypcję. Wiele tak naprawdę e-commerce'ów już to zrobiło. Wiele lat temu takim pierwszym sklepem, który postawił na subskrypcję, był Dollar Shave Club, który wprowadził subskrypcję golarek. Czyli podpinamy naszą kartę kredytową i co miesiąc w danym okresie dostajemy te produkty, nie martwiąc się już kolejnymi zamówieniami. Mamy także dużo fajnych przykładów na rynku polskim, jak subskrypcje kawy, subskrypcje wina. Ja jeszcze z wytęsknieniem
czekam na subskrypcję soczewek kontaktowych. Ona jest dostępna między innymi firma Hubble w Stanach i Wielkiej Brytanii. Już ją wprowadziła, więc jeśli sprzedajecie soczewki kontaktowe, warto o tym pomyśleć, bo według mnie jeszcze na rynku polskim faktycznie takich subskrypcji nie ma. I dlaczego o tych subskrypcjach mówię? Otóż tylko tak naprawdę w tym roku subskrypcje i cały biznes subscription commerce wzrósł 300%. I tak naprawdę jest to jeden z głównych trendów na rynku e-commerce, który będzie rósł wraz także z wchodzeniem na rynek młodszych pokoleń, które nie boją się podpiąć swojej karty kredytowej pod produkty subskrypcyjne. Także na pewno jest to sposób na pewnego rodzaju ustabilizowanie też cash flowu waszej firmy i zapewnienie sobie takiego przewidywalnego przychodu w przyszłości. Po czwarte, zautomatyzuj upsell. Czym tak naprawdę jest upsell? Mamy pojęcie upsell i cross-sell. Cross-sell jest to sposób na sprzedaż dodatkowych produktów, które w pewien sposób nie są aż tak mocno powiązane z tym głównym produktem. I oczywiście cross-sell można osiągnąć głównie poprzez wykorzystanie silników rekomendacyjnych nowych produktów. Natomiast chciałam się bardziej skupić na upsellu, bo upsell jest to sposób na zwiększenie koszyka zakupowego w waszym sklepie poprzez tak naprawdę dodanie pewnego rodzaju upgrade'u tego produktu lub też dodanie tak zwanych add-onów, czyli produktów towarzyszących. I jeśli myślimy o upsellu, musimy przede wszystkim zadać sobie pytanie, jaki produkt będzie właściwy do tego, żeby upsellować, jakie produkty tak naprawdę są właściwe do upsella. I takim przykładem mogą być wszelkiego rodzaju add-ony, czyli na przykład dodatkowe ubezpieczenie, dodatkowa ochrona sprzętu, dożywotnia gwarancja, czy też personalizacja produktu, która was tak naprawdę niewiele kosztuje, a powoduje zwiększenie koszyka zakupowego klienta. Zazwyczaj też to te add-ony są wysokomarżowe, więc jest to też sposób na poprawę marżowości waszej firmy. Tu akurat przykład Apple'a, który dodaje właśnie gwarancję i ochronę sprzętu. Taki upsell także może mieć miejsce poprzez upgrade i w momencie, kiedy chcecie zachęcić takiego użytkownika do upgrade'u, powiedzmy z podstawowego produktu do produktu wyższej jakości, warto pokazać w bardzo bezpośredni sposób te korzyści, które on uzyska wynikające z tego upgrade'u za niewielką opłatą. I pytanie, w jaki sposób zautomatyzować ten proces upsella, także poza waszą stroną? Bardzo dobrze robią to linie lotnicze, które dodają już tą informację do upsella w podziękowaniu za zakup. Czyli osoba dokonała tego zakupu, teoretycznie można powiedzieć, że proces jest zamknięty, natomiast to jest dla was możliwość do tego, żeby jeszcze tak naprawdę dosprzedać dodatkowe produkty. Także pomyślcie o tym, żeby zaktualizować swoje mailingi, zaktualizować swoje komunikaty, które przedstawiają rachunek i przedstawiają podziękowanie za zakup klienta. I piąta taka rada ode mnie, może mniej standardowa, bo mówimy ciągle o sprzedaży, mówimy o zwiększeniu konwersji w waszych sklepach, jest taka, najpierw edukuj klientów, a dopiero później sprzedawaj, dopiero później tak naprawdę promuj swój produkt. I wynika to z takiej pętli tak naprawdę, która bardzo dobrze działa i zaraz pokażę to na przykładzie, która wynika z tego, że jeśli najpierw pozwolisz, przedstawisz się klientowi i pozwolisz tak naprawdę temu, żeby klient zaufał twojej marce, wyedukujesz go w swoich produktach, to on wówczas tak naprawdę mając większe do ciebie zaufanie, jak i większą wiedzę na temat twoich produktów, potencjalnie tak naprawdę będzie kupował częściej i ta konwersja do zakupu będzie zdecydowanie większa. I mam bardzo ciekawy przykład akurat sklepu z kawą. Land Café wprowadziło całą taką automatyzację, która polegała na tym, że jeśli taki użytkownik dopisał się do listy subskrybentów na ich stronie internetowej, ich sklepie, to zanim tak naprawdę oni wysłali pierwszy e-mail sprzedażowy informujący o produktach, o zniżkach, o nowej ofercie, to wysłali cały cykl e-maili informujący o historii kawy, informujący o różnicach tak naprawdę smakowych w kawie, informujących o tak naprawdę całej wiedzy, którą użytkownik powinien nabyć, zanim zdecyduje się na zakup w ich sklepie. I dzięki temu tak naprawdę bardzo mocno zwiększyli tą swoją finalną tak naprawdę konwersję sprzedażową z działań e-mail marketingowych. Czyli skupili się na tym, żeby najpierw przyciągnąć do siebie tego użytkownika, zainteresować go produktem, wyedukować na tyle. I co ciekawe, do czego też to doprowadziło? Także doprowadziło tak naprawdę do zwiększenia wartości tych zakupów, bo wyedukowany użytkownik już bardziej świadomie tak naprawdę podejmuje decyzję o tym, jakie produkty potrzebuje i jakie produkty powinien wybrać.
Tak więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to możecie do mnie śmiało pisać, jak również możecie nas odwiedzić na strefie klienckiej, gdzie ja wraz ze swoim zespołem chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z Waszymi sklepami internetowymi. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście i że zaimplementujecie te rozwiązania w swoich firmach.